Meir powiódł wzrokiem po falującej wrzącej czarnej masie ludu. Uśmiech na smutny wpół, na wpół gniewny przewinął się mu po ustach. Nie tego ja spodziewałem się. Spodziewałem się ja zupełnie czego innego, rzekł z cicha i pochylił głowę. Wnet jednak podniósł ją i zawołał: Ja jestem posłańcem przodka mojego. On wybrał mnie na czytelnika ostatnich myśli swoich. Ja woli jego posłusznym muszę być. Odetchnął głęboko i dodał głośniej jeszcze. On przeniknął pytania te, które szumieć miały w głowie prawnuka jego i odpowiedzi na nie dał. On przeniknął skrytości dusz, które łakną prawdy i przysłał im przez ręce moje pociechę i naukę. Ja kocham go tak, jak żeby wyhodował on mnie na kolanach swoich. Ja pokłon składam wielkiej duszy jego, która zarobiła sobie na nieśmiertelność i mieszka teraz w światłości Jechowy. Ja tak myślę, jak on myślał. Tego żądam, czego on żądał. Ja taki sam jak on, ja syn duszy jego. Głos jego dźwięczny i donośny drżał westchnieniami i dziwniejszymi na nie niezachwyconymi uśmiechami jakimiś. W oczach płomiennych i głębokich stanęły wielkie łzy, a usta mu drżały i czoło bladło coraz więcej, a ręce mimowoli jakby wznosiły się w górę. W pisaniu przodka mego, wołał, napisanym jest, że my stoimy na miejscu, kiedy wszystkie narody naprzód idą ku poznaniu i szczęśliwości. Że głowy nasze napełnione są takim mnóstwem małych rzeczy, że wielkie pomieścić się już w nich, nie mogą, że nauka ta, którą nazywa się kabałą, a którą wy za świętą macie, jest nauką przeklętą, bo topią się w niej rozumy synów izraelowych i odprowadza ich ona od prawdziwego poznania. Napisane tam jest tu głos mówiącego zmieszał się tak bardzo z krzykami, śmiechami i jękami ludu, że pojedyncze tylko wyrazy dochodzić mogły uszu tych, którzy słuchać jeszcze chcieli. Nie przestawał jednak mówić. Owszem, mówił prędko, coraz prędzej, z piersią dyszącą, z oczami, które to przymrużały się, to otwierały szeroko. Zdawałoby się, że widząc bezskuteczność wysileń swych pragnął on przynajmniej spełnić jak najdłużej to, co za posłannictwo swe uważał. Że zawiedziony w oczekiwaniach swych zachował jeszcze jedną, jakąś iskrę nadziei. Biada, biada wołali ludzie różnymi głosy. Odszczepieństwo i zgorszenie nawiedziły dom Izraelowy. Usta dzieci plują bluźnierstwa na Rzeczy Święte. Słuchajcie, słuchajcie, słowa przodka mego dalekimi są jeszcze do końca. Zamknijmy mu usta i odpędźmy go od miejsca, z którego przemawiają do ludu mędrcy Izraelowi. Słuchajcie, w pisaniu tym napisanym jest, ażeby Izrael przestał spodziewać się Mesjasza z ciała i ze krwi. Biada, biada, odbierać on chce sercu Izraelowemu pociechę i nadzieję jego, albowiem nie przyjdzie on na świat pod postacią człowieczą, ale spłynie jako czas, niosący ludom wszystkim poznanie, nasycenie, miłość i pokój. Meir, Meir, co ty robisz? Ty gubisz siebie, patrz na lud, uciekaj, rozlegały się w pobliżu mówiącego stłumione szepty. Ber stał tuż przy boku jego. Eliezer, Ariel, Haim i kilku innych otoczyli go ścisłym kołem, ale on nie widział ich ani słyszał. Krople potu wypływały na czoło jego blade jak chusta, lecz wysoko wzniesione, a w oczach błyskały mu na przemianu łzy rozpaczy i płomienie gniewu. Nagle w bliskości drzwi wschodowych rozległ się głuchy stuk. Mełamed zeskoczył z ławy, na której stał i bosymi stopami, po kilkakroć o podłogę uderzył. Potem w kilku podskokach przesadził salę wśród tłumu, który rozstąpił się przed nim. I gwałtownym gestem ramienia okrytego płóciennym rękawem zrzucił ze stołu mosiężny lichtarz z żółtą świecą, której płomień zadeptali wnet inni. Jednocześnie ktoś wspiął się na ławę i zdmuchnął lampkę palącą się u drzwi. Gruby zmrok, tu i ówdzie tylko rozwidniony bladymi smugami księżyca wnikającymi przez okna, ogarnął wielką salę w której zagotowało się i zakipiało teraz tak jak gdyby napełniały ją rozszalałe jakieś wichrem żywioły najbystrzejsze ucho nie rozróżniłoby już teraz wyrazów które sypały się tam jak grat i mieszały się z sobą w chaos nierozwikłany z brzmień tylko pojedynczych wykrzyków wzbijających się nad ten szum ogromny rozpoznać można było groźby wyrzekania, przekleństwa i prośby na koniec z drzwi Bet Midraszu, na oścież rozwartych, wypłynęła na synagogalny dziedziniec gęsta czarna fala ludzi i spotkała się tu z falą drugą, która stała dotąd na zewnątrz budowy, spokojniejszą nieco była, choć także wzruszoną i szemrzącą. Tu rozlewała się już na przestrzeni szerokiej powódź jasnych, księżycowych świateł, a śród niej wznosił się bet hakachą z zamkniętymi szczelnie drzwiami i okiennicami. Na wschodach gankowych tylko siedział tam szamosz z łokciami na kolanach i brodą w dłońmi, nieruchomy jak posąg, oczekujący rozkazów mających wyjść z wnętrza budowy tej, która wśród wrzawy wzburzonego ludu stała niema i zamknięta jak grób. Tłum rozproszył się na wiele grup, z których jedna przekroczyła wrota synagogalnego dziedzińca i z gwarem niezmiernym. Niby olbrzymi i szamocący się czarny ptak, sunęła po białym od księżyca placu. Liczną była grupa ta. Składali ją ludzie w nędznych ubiorach, z długimi brodami i oczami rozpalonymi złością. Dzieci różnego wieku, nachylające się wciąż dla podnoszenia kamieni lub garści piasku i błota, a po samym środku jej cisnęła się ku sobie i człowieka wśród niej znajdującego się osłaniała gromadka dorosłych lub dorastających zaledwie młodzieńców rozpychani i potrącani walczyli o nich chwilę jeszcze całą siłą piersi i ramion aż obezsileni czy zlęknięci pieschni i zmieszali się z tłumem wtedy na plecy człowieka którego osłaniali dotąd posypał się grad kamieni dziesiątki rąk chwytały odzież jego i darły ją w szmaty na okrytą głowę jego padały garście żwiru i zlepki błota zaczerpniętego z kałuży. W uszach jego brzmiały churalne, namiętne okrzyki, a przed oczami migały twarze rozognione, podnoszące się i opadające ramiona, a za tym wszystkim jak za mgłą ognistą, milczący i zamknięty ukazywał się dom jego rodzinny. Ku domowi też temu niby kuportowi zbawienia biegł on tak szybko, jak tylko pozwalały mu na to ręce szarpiące go za odzież i plączące mu się przed stopami ruchliwe gromady dzieci.